Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Listu. Dzisiaj będziemy recenzować buty Adidas Predator najnowsze, które wróciły na półki. Chcieliście pełną recenzję, więc dzisiaj testujemy w różnych warunkach. Zobaczymy, jak się sprawdzą troszeczkę bardziej. I będziemy używać piłeczki Telstar, którą ostatnio również wygrałem. Więc jeżeli film wam się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie na temat tych butów, to znacie je z odcinka, który nagrywałem podczas ich premiery. W rogu oczywiście możecie w karcie sobie zobaczyć ten odcinek. Na sam początek rzuca się oczywiście ich wygląd i wykonanie. Buty prezentują się bardzo profesjonalnie, do tego jeżeli ktoś nie jest fanem takich kolorowych, fancy bucików świecących, to te jako klasyka gatunku bardzo elegancko wyglądają na stopie, co nadaje im też takiego charakterku i bardzo dobrze się przez to prezentują. Pierwsze, co biorę zawsze pod uwagę przy butach i jest dla mnie najważniejsze, to oczywiście komfort, a co za tym idzie, kontrola piłki. Predatory w porównaniu do Nemezisów nie są aż takie delikatne, ale dzięki temu każdy ich ruch jest pewniejszy. Mają one natomiast tą samą technologię i sprawia ona, że but ma dopasowywać się do stopy jak skarpetka po prostu, żeby indywidualnie do waszej stopy pasował. Grałem w nich już kilkukrotnie i jak możecie zauważyć na filmiku, bardzo swobodnie się w nich czułem, przyjemnie prowadzi się piłkę, przyjmuje czy po prostu dribluje z nią w połączeniu z drugą najważniejszą dla mnie cechą, czyli przyczepnością. Wypustki, które znajdują się na bucie, mają pozwolić wam lepiej kontrolować piłkę, po prostu żeby lepiej trzymała wam się nogi. Noga nie ślizga się sama w sobie w środku buta, dzięki czemu wszystkie wasze ruchy będą stabilniejsze i będziecie mieli nad nimi lepszą kontrolę. Co do zwrotności, która jest dla mnie mega ważna, to nie mogę tutaj niczego zarzucić. W tych butach zmiany kierunku to po prostu sama przyjemność. W lewo, w prawo, w przód, w tył. Można robić wszystkie zwody, zwroty, różnego typu balans z ciałem i buty idealnie trzymają się podłoża. Co prawda niestety nie mam dostępu do naturalnej nawierzchni i testowałem je na sztucznej, więc lepiej tego nie powtarzajcie, ale ja mimo wszystko oceniam pozytywnie tę cechę, bo stabilność na podłożu jest bardzo ważna przy częstych driblingach, a one to spełniają po prostu. Ja się pobawiłem piłką, podryblowałem, posprintowałem, poprzyjmowałem piłkę i jestem bardzo zadowolony. Prezencja na boisku też jest w tych butach na najwyższym poziomie, więc najlepiej jak po prostu sami ocenicie i dacie znać, czy takie buty będą pasowały do was jako do zawodnika. Jeżeli tak, to Vergol.com na hasło Lisu Zima macie 7% rabat na cały asortyment. Jest możliwe, że to ostatnia taka okazja, żeby użyć tego kodu, więc jeżeli planujecie jakieś zakupy, no to zapraszam już teraz. W filmie używałem również piłki Telstar, meczówki oczywiście, która będzie na najbliższych mistrzostwach świata i często pytacie, czy warto taką piłkę kupić. Jeżeli macie pieniądze i chcecie mieć porządną piłkę do gry, do treningu, to ja zawsze będę meczówki polecał, bo widać jakość wykonania i jakość gry przy tych piłkach. Natomiast jeżeli gracie raz na jakiś czas i po prostu potrzebujecie piłki, którą zagracie sobie meczyk na Orliku, no to kupowanie meczówki raczej mija się z celem. Aczkolwiek ona będzie wytrzymalsza, więc też jakieś tam zastosowanie będzie miała. Więc na koniec sobie postrzelałem, możecie sprawdzić, jak to wyszło. Ja życzę wam oczywiście w 2018 roku spełnienia celów życiowych i sportowych, dużo zdrowia oraz miłości. I mam nadzieję, że filmik się spodobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!